Ty, Genia, toż tu kartka jest, chyba nie można wchodzić. Oj, tam nie można. Toć pójdziemy, zobaczymy, czy prawdę gadali, że tam remont w tym cykabisie robią. Chodź. No chodź, może nas nikt nie wygoni. O ludzie, kochani. Daj spokój. Chodź jeszcze tam. A czego panie tu szukają? Cześć, Kaziu. Cześć. A coś ty biegła, żeś taka zadyszana? Coś ty przysnęła mi. Wiesz co? Mi się śniło. No mów. Daj spokój. Byłam w cykabisie sprawdzić te ich remonty. No i co? No jakby bomba wybuchła. Wiesz co, nikogo tam nie było, a na górze? To jest jak na placu budowy. To po części miałaś sen na jawie, bo tam rzeczywiście remont jest wszystkich pomieszczeń. No i tak żeśmy chodziły wszędzie, zaglądały, aż ktoś nas zauważył i spytał, czego my tam szukamy. No i obudziłam się i dzwonię do ciebie. Nogi cię nie bolą, potem śnie. A daj spokój, aż się spociłam. Byłam tam w zeszłym tygodniu po książki. A jak ty tam weszłaś? Biblioteka i reszta przeniesiona jest tam na dół. Tam ze szczytu się wchodzi, od strony ośrodka zdrowia. A to jak będą dożynki? Dożynki będą, ja się wszystkiego dowiedziałam. Tak? A konkursy na wieniec i na potrawy też będą? Tak, będą, Geniu. Na 12 do kościoła. Potem tradycyjnie przejdzie korowód na stadion. Tam będą stoiska kół gospodyń wiejskich z naszej gminy. A orkiestra kurpiowska będzie grała? Oczywiście. Wystąpi również taki zespół Perła Warmi, folklorystyczny. A dla dzieci coś będzie? Może bym wnuczkę ze sobą wzięła? Będzie, będzie. Dmuchańce i różne animacje. No to fajnie, jak zwykle, wiesz, każdy coś dla siebie znajdzie. Oj tak. A wiesz, że będzie Patrycja Runo i Wenus? No super. Wiesz co, bardzo mi się podobało, jak oni śpiewają. Mi też. A dla młodzieży będzie miły pan. A skąd wiesz, że on będzie miły? Oj, Genia, ta gwiazda tak się nazywa. Spytaj wnuczki, na pewno go zna. A, gwiazda, powiadasz. No to fajnie. A przypomnij mi, kiedy dożynki? 18 sierpnia. Tam myślisz nad potrawą, jako zrobisz na konkurs. No to koniecznie. A ty robisz? Tak, już nawet wymyśliłam. Ale powiem ci, jak się spotkamy. No dobra, Kaziu, to przyleć do mnie na kawę, to pogadamy. Może doradzisz mi w sprawie tej potrawy? Dobrze, Geniu, to przylecę. W takim razie do zobaczenia. Pa, pa. Pa.